Nieraz słyszymy, niektórzy mają takie tendencje, kaznodzieje, że straszą końcem świata. Przy okazji tych tekstów, które teraz czytamy, i mówią, że oto już, tak, już przychodzi ta godzina, już czuć swąd piekła. Gdzieś już tutaj pali się. Tak? I trochę jakby wprowadzają ludzi w taki stan wielkiego strachu przed tym, co ma nadejść i co już, powiedzmy, stoi u progu naszych drzwi. Kiedy czytam o tych znakach, które tutaj są wyszczególnione w tekście ewangelicznym, no to widzimy, że to wszystko się dzieje. Ale nie tylko dzisiaj. Siedziało też w pierwszym wieku, i w 15, i w 3, i w 19. No te znaki, one nam towarzyszą. Prawdą jest, że zbliża się koniec. No ale to ten stan już trwa 2000 lat. Więc kiedy ktoś mówi, że to już teraz, już zaraz, no, fałszywy prorok, można powiedzieć. To fałszywy prorok. Dzisiaj, odwrócić, już, teraz. Więc pierwsza rzecz, to żeby zachować spokój. Ale jest inna sprawa, żeby jednak nie być uśpionym. Żeby nie trwać jakimś takim złudnym samozadowoleniem, że to jest tak bliżej nieokreślona przyszłość, że chule już piekła nie ma, można by było powiedzieć. To też jest właściwe. Bo to słowo jest dla nas na dzisiaj, na teraz. I ono nas zachęca do czego? Nie do tego, żebyśmy się bali końca, tylko żebyśmy byli gotowi. Tylko żebyśmy byli gotowi na przyjście Pana. Zawsze. I dzisiaj, i jutro, i za miesiąc. Zawsze, żebyście byli gotowi. Dopełnia ten obraz dzisiejszej Ewangelii też Apokalipsa. Kiedy widzimy, to Apokalipsa nas prowadzi przez dłuższy czas tymi dniami. Dzisiaj jesteśmy w 14 rozdziale i właśnie jest o sądzie ostatecznym, który jest ukazany jako żniwo i winobranie. Wyszedł anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: zapuść twój sierp, żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi. I potem tak samo wyszedł inny anioł i mówił tak: zapuść twój ostry sierp, bo obcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały. I rzucił anioł swój sierp na ziemię, obrał z gron winorośli ziemi i wrzucił je do tłocznik ogromnej Bożego gniewu. Stłoczni krew trysnęła. To są takie obrazy apokaliptyczne, one są bardzo takie sugestywne, mocne, wstrząsające. Czytaliśmy ostatnimi dniami też o różnych strasznych znakach i wydarzeniach. Za nami, czyli w kolejnym, też będą działy się rzeczy. Siedem plag, a było niektórzy z czaszami i rozległy się plagi straszne na ziemię. A dzisiaj mamy sąd. Sąd, który wygląda w ten sposób, że żniwo i winobranie. Żniwo, kiedy włosy dojrzewają, no to jest, a to my byśmy patrzyli, chcieli widzieć w tym coś jakiegoś strasznego, tragicznego. Natomiast tutaj nie chodzi o jakieś chwastkę otrady, ale normalnie włosy, które dojrzewają, zbiera się żniwo, prawda? To jest dobre. Więc sąd polega też na tym, że Bóg widzi w pierwszej kolejności, chce widzieć dobro, które zostało uczynione, które jest we mnie. Chce zebrać to dobro, dostrzec, uhonorować, zobaczyć. Natomiast winorośle i ten gniew Boży
niepokoi, prawda? Trochę nas nie niepokoi. Ale rzuca pewne światło na ten tekst fakt, że ta ogromna tłocznia Bożego gniewu znajduje się poza miastem. I tam pod, poza tym miastem z tej tłoczni wypłynęła krew. Bardzo wiele krwi. No tak się kojarzy, myślę, może nam się kojarzyć to słowo, że ta tłocznia jest poza miastem ze śmiercią Jezusa. Jezus umarł poza miastem. Na Golgocie, na wzgórzu Golgoty. I przelał krew. Te złe nasze uczynki, które symbolizują te jagody, grona, winorośli, nasze, zostały obmyte krwią Jezusa. I ten Boży gniew, to wyciskanie w tłoczni tej winorośli, to nie jest po prostu zniszczenie totalne ludzi. To jest wyciśnięcie z nas tego całego zła, które w nas jest. Ale to nie jest przeciwko nam, tylko przeciwko złu. Ten Boży gniew jest na zło, które jest w nas, a nie po prostu przeciwko mnie. Bo nas Jezus zbawia. Nas Jezus oczyszcza krwią swobodę. To jest pewna tajemnica Bożego gniewu. I ja myślę, że często ten Boży gniew przez nas jest taki rozumiany, że on po prostu jest taki straszny, że on nas to wszystkich po prostu za nas wykosi. Tak jak stoimy, po prostu będzie masakra. To jest Boży gniew. Pamiętajmy, że Bóg pragnie dobra swoich dzieci. Kiedy On występuje przeciwko nam, to nie występuje przeciwko nam, tylko przeciwko złemu. Temu złu, które uczyniliśmy. Więc ten gniew Boży i te znaki straszne, to nie jest fakt, który nam mówi o tym, że Bóg się zdenerwował i takie zło się dzieje w świecie. I jest wojna za nas. I niektórzy pytają, kiedy się coś złego dzieje, dlaczego Bóg na to pozwala? On jest zły. Zagniewany na nas. Tymczasem mi się wydaje, że w tym Bożym gniewie chodzi o to, bo jednak Bóg w swojej istocie jest miłością. Myślę, że nikt z nas nie ma takiej wątpliwości co do tego. Bóg jest miłością. Ale ten jego gniew, który jest skierowany przeciwko złu tego świata, prowadzi do tego, Bóg pozwala na te straszne rzeczy, które się dzieją, tylko po to, żebyśmy my zobaczyli i uświadomili sobie, że my tak dalej nie możemy żyć. Nie możemy tyle zła krzewić w tym świecie. Nie możemy tak zabijać jednego drugiego. Nie możemy tego dziadostwa rozplejać w tym całym świecie. Trochę to tak, wiecie, ja myślę, że gdyby Bóg nam wszystko tak wyjaśniał, to my byśmy nigdy za Nim tak do końca nie poszli. Gdyby Bóg nie pozwolił na to, aby Syn poszedł, bo w tym obrazie Boga Ojca, który wypuścił swojego Syna, nazywanego Syna Marnotrawnym. Przecież mógł Ojciec powiedzieć Synu, nie rób tego. Skończysz w chlebie. Będziesz umierał z głodu. Nikt Cię nie nakarmi.
Czy gdyby to powiedział temu synowi, to on by tego nie zrobił. Wziąłby te pieniądze i poszedł. Natomiast myślę, że Bóg pozwala nam na tą wolność naszą i pozwala na to straszne zło, które się dzieje, że upadamy na dno. Jesteśmy jak w tym chlebie i upieramy z głodu i z braku miłości. Pozwala na to nam, abyśmy doszli do tego, że trzeba wrócić do Ojca. Trzeba wrócić do Ojca, który mnie kocha. I myślę, że te rzeczy właśnie, które się dzieją, które tak powodują w nas jeden wielki znak zapytania. Gdzie jesteś, Boże? Dlaczego nie reagujesz? Dlaczego nie widzę, że Ty się o mnie troszczysz? Dlaczego nie widzę, że Tobie zależy? To właśnie po to, abym ja sam zrozumiał i doszedł do tego, że nie ma niczego większego, nikogo lepszego, nikogo bardziej kochającego jak właśnie ten Bóg. Aby wrócił do Niego. Skruszony w sercu. Więc ten obraz tej tłoczni ogromnej Bożego gniewu nie wprowadza mnie w jakiś taki stan, że ja się boję tego sądu, tylko pragnę, widząc ogrom tego całego diabelstwa, tego zła, które w świecie się dzieje i którego też ja jestem przyczyną. Przyczynę, widzę w tym przyczynę do tego, żebym ja wrócił do Niego. Do Ojca, który mnie kocha, który obmył mnie swoją krwią, który czeka